Łopołka jest koszem wyplatanym z łyka dębowego. Poza najważniejszym elementem, którym są łyka, potrzebne są jeszcze tyki, również wykonane z dęba, oraz obłąk, który może być już wykonany z innego materiału, na przykład z leszczyny czy czeremchy. Rozpoczęcie prac to przygotowanie materiału, który pozyskuje się z dęba o średnicy około 15-20 cm, pozbawionego sęków czy innych uszkodzeń. Najważniejszą częścią tego drzewa jest odziomek, część od samego dołu do wysokości około 130 cm. Następnym etapem jest wyparzanie. Tą operację wykonuje się w piecu chlebowym lub bezpośrednio pod blachą na palenisku. Możliwe jest też wyparzanie nad ogniskiem, ale w tej metodzie część materiału zostaje zniszczona przez ogień. Po wyparzeniu ćwiartek następuje darcie ćwiartek na kawałki o grubości około 1 cm. Następnie te kawałki rozdziela się najczęściej na 3 paski o grubości około 3 mm, które potem się gładzi i przycina boki. Kolejnym etapem jest przygotowanie obłąka, czyli ramy, na którą będą zaplatane tyki i łyka. Po przygotowaniu materiału następuje wyplatanie. Rozpoczyna się je od przymocowania tyk do połąka. Ilość tyk jest uzależniona od wielkości łopołki. Na konstrukcję złożoną z pałąka i tyk zaplata się łyka. Na początku, czyli od zewnątrz, najpierw węższe, a potem coraz szersze. Łyka przeplata się przez pałąk, a następnie przez poszczególne tyki. Łączy się je, zakładając kończące się łyko z nowym na długości kilku centymetrów. Podczas wyplatania co chwilę trzeba dosuwać poszczególne łyka, żeby dolegały bokami jak najbliżej siebie, oraz dobijać gnypem, żeby powierzchnia łopołki była jak najbardziej gładka. Gnyp to uniwersalne narzędzie przypominające nóż, jednak o dużo grubszym ostrzu i bardzo mocnym trzonku. Wykonywanie łopołki z dębu gwarantowało dużą wytrzymałość tego kosza.